Od 2 do 5 października w Grudziądzu odbywały się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski Juniorek w boksie. Bardzo duży sukces osiągnęła zawodniczka klubu sportowego Energetyk Ewa Białas, która wygrała w swojej kategorii wagowej. Wynik bardzo pozytywny, pierwsze miejsce w Pucharze Polski, nagroda za najlepszą walkę finałów, także bardzo duży sukces dla Ewy. Po tytule wicemistrza Polski udało się zdobyć Puchar Polski, także jak najbardziej jest progres w treningach, jest progres w wynikach, jestem bardzo zadowolony. W finale Ewa zwyciężyła po bardzo emocjonującym pojedynku z Justyną Górniak z Gardy Gierałtowice niejednogłośnie na punkty, zdobywając tym samym Puchar Polski. Ewa zrobiła duże, bardzo duże postępy, zaczęła dosyć późno swoje treningi, także musieliśmy podwójnie, że tak powiem, pracować. W porównaniu do innych dziewczyn ze swojej kategorii wiekowej, no jest duża różnica, tam dziewczyny trenują po 3, 4, 5 lat, Ewa trenuje półtora roku, także było co nadrabiać, ale idziemy w bardzo dobrym kierunku, dużo sparingów mamy, przyjeżdżają do nas dziewczyny, które boksują zawodowo, także to pomaga w rozwoju Ewie, no jesteśmy jak najbardziej na pozytywnej drodze do dalszej kariery. Dodatkowo walkę Ewy uznano za najładniejszą potyczkę finałów. To już drugie takie wyróżnienie dla Ewy całkiem niedawno. Za najlepszą walkę uznano potyczkę z Mistrzostw Polski. Kolejnym planowanym startem będzie turniej w Rybniku w dniach 18-19 października. Oprócz Ewy wystartuje tam także Konrad Białas. Turniej międzynarodowy. Ewa ma załatwioną już jedną walkę na pewno z zawodniczką z Tarnowa. Zobaczymy, jak będzie z Konradem. Tutaj jest trochę większy problem, ponieważ dochodzą mnie słuchy, że nie wszyscy zawodnicy chcą z nim boksować ze Śląska. Także liczę tam, że przyjdzie jakiś Czech albo Słowak i po prostu będzie rywalem Konrada.